Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie dzisiaj ruszamy z akcją 101 drzew dla Choszna w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tej akcji do końca 2019 roku w naszej gminie, w naszym Chosznie, posadzimy 101 drzewek. Zostanie stworzona specjalna, interaktywna mapka, na której te 101 drzewek zostanie oznaczonych. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć akcję, zostać patronem takiego drzewka, nadać mu własne imię, określić jego lokalizację, gdzie zostanie posadzone, i tak naprawdę już na stałe wpisać się w historię Choszna, ponieważ jest to świetna okazja, żeby mieć swoje tak naprawdę drzewko w naszym mieście. Wystarczy wejść na stronę www.101drzew.pl, wypełnić formularz i wpłacić kwotę 50 zł. Jest to kwota tylko i wyłącznie za sadzonkę, w całości przeznaczona na posadzenie drzewka. Akcja ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jeżeli chcą Państwo włączyć się do akcji, wesprzeć, zostać patronem, wchodzimy na stronę www.101drzew.pl, wypełniamy króciutki formularz, podajemy swoje dane kontaktowe, jakie imię wybraliśmy dla naszego drzewka, wybieramy lokalizację. Mamy trzy możliwości. Pierwsza to taka, zaznaczamy lokalizację określoną przez Urząd Miejski w Chosznie. Druga, wybieramy swoją własną lokalizację. Wtedy musimy mieć zgodę właściciela działki na posadzenie takiego drzewka. I to drzewko, drugi warunek jest taki, że to drzewko musi być na terenie ogólnodostępnym. Nie musimy je, mówić w skrócie, posadzić za płotem. Trzecia, jeśli nie możemy się zdecydować, możemy oddać ten wybór całkowicie nam, wtedy my wybierzemy lokalizację. Akceptujemy regulamin, wpłacamy pieniążki i zostaliśmy patronem takiego drzewka. Za 20 lat będziemy mogli się pochwalić dzieciom, wnukom, że mamy swoje własne drzewko w Chosznie. Myślę, że świetna okazja. Akcja całkowicie dobrowolna. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, serdecznie, serdecznie zapraszamy. Nikt tutaj na tej akcji nie zarabia. Wpłacamy pieniążki na konto partnera. My weryfikujemy miejsce. Jeśli wszystko jest ok, wspólnie posadzimy to drzewko. Na każdym drzewku zostanie umieszczony tak zwany kod QR, czyli podchodząc, będąc na spacerze, podchodząc z telefonem, będziemy ten kod mogli zeskanować. Wtedy dostaniemy wszelkie informacje, kto został patronem takiego drzewka, jak ma na imię, kiedy zostało zasadzone, jak się rozwija. Rok w rok będziemy robić kolejne zdjęcia, także będziemy mogli sprawdzać, jak takie drzewko, jak się rozwija, jak wygląda obecnie. Jeżeli chcą Państwo zostać patronem, wesprzeć akcję, serdecznie, serdecznie zachęcam do wejścia na stronę. Wypełniamy formularz na stronie www.101drzew. Wszystko jest dobrowolne, nikt do niczego nikogo nie zmusza, ale jeśli ktoś ma ochotę mieć swoje drzewko w gminie Choszno, serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.